Siemane maneczko, ja jestem Manek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. No i słuchajcie kochani, dzisiaj w końcu to co zapowiadałem od wielu dni, w końcu dodali nowy challenge, czyli Magic Archer Draft Challenge. Challenge, w którym będziemy mogli nie dość, że zagrać Magic Archerem, to jeszcze będziemy mogli go wygrać. W oczywiście tutaj jako nagroda za 12 winów. Pewnie w tym odcinku tego nie oświadczycie, ani ja tego nie oświadczę nigdy, ale samo to, że będę mógł w końcu nim zagrać po tym jak ostatnio domyślaliśmy się jak będzie wyglądał, czy oglądaliśmy jakieś filmiki z internetu, jak może wyglądać. I z tego co wiem, ten filmik, który widzieliście w poprzednim odcinku, to tak właśnie on działa i tak samo wygląda. Więc tutaj się nie pomyliłem, ale dzisiaj nim zagramy. A jeżeli już mowa o poprzednim odcinku, to takie oto wyniki tam zostawiliście. Prawie 12,5 tysiąca łapek pod odcinkiem z Clasha, to jest naprawdę wyśmienity wynik. Jestem wam bardzo wdzięczny, ale dzisiaj poza Magic Archerem pojawiło się coś jeszcze w Clash Royale. A to jest właśnie to. Jak wiecie, skrzyneczki, oferty, wydawanie pieniędzy to jest coś, co najbardziej lubię na świecie, ale no, chyba tak jednak nie jest. Tak czy siak, ja swoje pieniądze głównie zarabiam właśnie dzięki wam, więc myślę, że to jak raz na jakiś czas wydam te pieniądze na to, żebyście wy mieli co oglądać na odcinkach, to nic złego. Tak więc umówmy się, jeżeli pod tym odcinkiem, który widzicie dzisiaj, będzie 15 tysięcy łapek, wiem, że to dużo, to jest bardzo dużo, no ale do wydania pieniędzy też będzie sporo, bo tu jest 100 zł, 50 zł, 25 zł, więc za około 180-170 zł do wydania. To nie jest mało. Dlatego zamiast prosić o 17 tysięcy łapek, to poproszę was o 15, taki mała zniżka, więc zróbcie to, będę wam bardzo wdzięczny, trzymam kciuki, a wtedy w przyszłym odcinku otworzymy te wszystkie tutaj chesty, no i zobaczymy, co nam ciekawego wypadnie. No, a ja nie będę już przedłużał, oczywiście opening u widza również tutaj się znajdzie, więc zapraszam gorąco, a my zaczynajmy gry. Dobra, jesteśmy już na koncie u widza, tym razem u Szymona, czyli Simona. Szymon przygotował dzisiaj dla nas naprawdę wyśmienite skrzynki. Rzadko trafiają się aż tak fajne openingi. Dzisiaj będą dwa legendary chesty, Super Magical Chest, Giant Chest i Clan Chest. Więc widzicie, naprawdę jest fajnie. Podziękujcie Szymonowi w komentarzach. No chyba, że łapką w górę, też nie pogardzę. Szymon prosił, żebym pozdrowił Kupsona i Alana z klanu Niepokonani. No i oczywiście pozdrawiam też cały klan. A my zaczynajmy opening. Zacznijmy od Giant Chesta. Tutaj będzie 860 golda, dalej milionowa horda, przyda się szkieletonki, myślę, że też mortar, na pewno również kiedyś i na koniec Fireball razy 58. Bardzo dobre karty. Otwórzmy sobie Clan Chesta, który dalej wygląda jak Golden Chest. Kiedy to naprawią? 1000 golda, do tego Tesla, dalej będą goblinki, bardzo dobrze, szkieletonowa barela, do tego mortar, dalej będzie Lightning razy 1 i Barbarian Hat razy 17. No, nie jest najgorzej. Dobra, jest to oczywiście Draft Challenge, czyli coś, gdzie wybieramy swoje karty. Raczej każdy wie, o co chodzi. No i w drafcie o tyle fajne jest to, albo i nie fajne. Znaczy w takich draftach, gdzie są te pierwsze legendy, że tylko jeden z nas będzie mógł grać tą naszą nową legendarką. Więc ja tutaj wybiorę sobie takie karty. Na razie jeszcze nie widziałem tamtej karty, więc czy tu będzie? Nie, nie będzie, więc tutaj w tym odcinku, no niestety w tej gierce, to raczej on będzie mógł się raczyć właśnie tą superkartą, bo wątpię, żeby mi go oddał, no i w tym momencie właśnie go tutaj wypuścił, więc nie ma co się oszukiwać. Czy uczniczka to jest najlepsza karta na niego? No wątpię. Dobra, puszczę tutaj Lava Hounda, żeby oni nie bili wieży, no troszeczkę się z tym spóźniłem. Ale ogólnie i tak wyszło całkiem w porządku. Czy on bije dużo? No zobaczcie, całkiem sporo, jeżeli na to tak popatrzymy. Ale już został on całe szczęście pokonany. Ja w tym momencie mogę sobie tutaj atakować. Tylko no, lawa nie ma za dużego. Oj, mam tutaj egzę. To jest, egzę jest całkiem fajna. Ale teraz, czy teraz mi się opłaca go wysyłać tam? Raczej mi się to nie opłaciło zbytnio. Ale okej, niech idzie. Niech idzie. Ten lock też był dość dziwny, muszę przyznać, nie do końca rozumiem tego loga. No chyba, żeby go troszeczkę zatrzymać, to z pewnością mu odrobinę pomoże. Wiecie co, zróbmy sobie w taki sposób, żeby ona przeszła bardziej w tamtą stronę. A my w tym momencie zrobimy takiego Electro Wizarda tutaj. Ona będzie, akurat wieża ją zniszczy dość szybko. Tak się właśnie, no w sumie się tak nie stało. Okej, on wieży, no nie bije za dużo, jak sami zresztą widzicie. On za to wieży zacznie bić sporo. Tutaj myślę, że idealna będzie rakieta. Dam, puszczę taką rakietę w razie, gdyby tam coś jeszcze wystawił. Na szczęście, albo i nieszczęście, nic tam innego nie wystawił. Za tą lawą puszczę egzę, no bo tutaj na pewno właśnie te spamerskie jednostki będą dla nas przeszkodą. O, no i tak będą dla nas przeszkodą niestety przez to, co tutaj się wydarzyło. No ale okej, zawsze to tej wieży troszeczkę pobije.
wiemy, on też oczywiście tej wieży troszeczkę pobił. No ale i tak nie będzie jakiś, no nie, no dobra, no, no jednak dużo bardziej pobił niż ja pobiłem. A to jest znowu Walkiria, później no i to będzie taka gra na obijanie. On niestety moją wieżę obił mocniej niż ja obiłem jego, więc będzie ciężko to wygrać, ale i tak, wiecie, gdybym miał Magic Archera, na pewno poszłoby mi dużo lepiej. Dobra, no niestety on ma bardzo dużo takich jednostek, które mi przeszkadzają w grze, nie będę oszukiwał. I to tak dość mocno mi przeszkadzają w grze, ale jakoś tam sobie radzimy. Tutaj jakiś atak jest, Electro Wizard, jest Exe i jeszcze idą dwie jednostki. Log tutaj zrobi swoje, ale nie na tyle mocno chyba, no faktycznie nie na tyle mocno. Ten jeszcze na szczęście nie zaatakował jakoś mega obszernie, więc zróbmy coś takiego, lećmy z kolejną lawą. No i co, może jak nie udaje mi się go wykończyć w taki naturalny sposób, to może właśnie bardziej tutaj by się przydały nam, żeby rakietami na przykład cały czas atakować. Co wy o tym myślicie? No może to nie będzie najlepsza jednostka w grze, znaczy najlepszy atak w grze, ale tutaj powinniśmy się obronić przed takim czymś. I gdybym tutaj jeszcze wystawił rakietę, bo on tu pewnie zaraz wystawi coś małego. Fireball w tamtą stronę, mega dziwne. Mega dziwna decyzja z jego strony. No i udało się wygrać. Wyczekaliśmy, wygraliśmy. No to tylko i wyłącznie twoja wina, kolego, że tutaj przegrałeś. No ale mam nadzieję, że w następnym meczu już zagramy Magic Archerem. Otwórzmy Magical Chesta u Szymona, tutaj 1200 golda, całkiem spoko. Ice Spiritsy też się przydadzą. Szkieletonowa barela, myślę, że obecnie również często grana. Knight na 8 poziomie ma, minionki ma 48 więcej, do tego Petka razy 1, czyżby? Czyżby, nie. Rocket razy 25 i na koniec Epic Witch razy 3. Kurde, ostatnio z Magical Chesta nie pamiętam, kiedy trafiłem jakąś legendę. Dobra, gramy z Romanem, więc Roman, tutaj wybiorę jednak tą kartę, chociaż tamta też jest bardzo fajna. Mamy go! Drodzy Państwo, los się do mnie uśmiechnął i oczywiście wezmę Magic Archera. Nie wiem, czy jest dobry. Tutaj dziwny deck będzie, bardzo dziwny. Kurde, Hog czy... Wezmę Hoga, bo jego karty są strasznie OP. Ale pamiętacie, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że deck do decku z Golemem Magic Archer wydaje mi się być naprawdę dobrą kartą. I czy faktycznie tak jest, czy nie jest, zobaczymy już za chwilkę. Mam nadzieję, że tak jest, mam nadzieję, że tak jest. Dobra, tutaj poszedł w troszeczkę inny sposób, niż sobie to wszystko wyobrażałem. Ale okej, jakiegoś tam tanka po tamtej stronie mamy, więc pójdźmy w taki sposób. A tutaj, myślę, że tutaj możemy puścić takiego minera troszeczkę na tył. Troszeczkę na tył, żeby on tam sobie poradził. Tutaj Guardsy dość szybko zniszczą. Zobaczcie, wyszło to naprawdę przyzwoicie. Naprawdę przyzwoicie. Czy ten Magic Archer zdąży tą Walkirię zniszczyć, zanim ona zaatakuje? Niestety nie. No jego damage nie jest zbyt mocny, to trzeba przyznać. Tutaj damage'em to on tutaj nie świruje, muszę też to powiedzieć. Okej, tutaj wyszło źle. Wyszło źle, naprawdę wyszło źle, bo no ten Dart Goblin troszeczkę jest upierdliwy. No nie powiem, że nie jest, no bo jest, no bo jest, sami zresztą widzicie. Giant Link znowu pójdzie, ja potrzebuję tutaj double eliksiru, żeby golema móc użyć, a wtedy powinno być już dużo lepiej. Tak czy siak, no zobaczcie tą wieżę, to tutaj poobijałem całkiem porządnie. Tutaj wypuszczę golema w taki oto sposób, żeby obronić tą wieżę, bo czy ona coś takiego ultra ofensywnego, ja przynajmniej jeszcze nie widziałem. Więc jest okej, więc jest okej. Tutaj na pewno uda się po prostu to zniszczyć wieżą. Okej, ma tego kolegę. Ten kolega będzie problematyczny, ale czy będzie na tyle problematyczny? Ciężko stwierdzić. Tutaj puszczę minera, bo i tak mamy tanka. Okej, tutaj Dart Goblin świetnie się śpisze. Bardzo dobrze sobie z tym wszystkim poradzi, nie oszukujmy się. A ja nie zamierzam go jakoś mega zatrzymywać, no bo te dwa hitki, które tam przyjmie moja wieża, nic kompletnie nie zmienią, patrząc na to, jak dużo teraz udało mi się zrobić. Tylko teraz, jak powinienem się obronić? Bo tutaj zaczyna to wszystko być dość problematyczne. Czy uda się ich zwerbować? Całe szczęście udało się ich zwerbować, tylko czy oni będą na tyle... Okej, poszli w nie to, co oczekiwałem, że pójdą. Więc tutaj pójdzie tutaj Giant, znaczy, no tak, Giant. Ale no niestety Walkiria się, znaczy ta Walkiria, no koleżanka, muszkieterka zlokowała się na wieży i to będzie po mojej wieży tak naprawdę, bo tutaj nic już innego się wydarzyć niestety nie może. No i zaczynamy mieć niemałe problemy, drodzy Państwo, naprawdę niemałe problemy. Zap tam byłby w stanie cokolwiek zmienić, być może tak, a być może nie. To jest, damy jeszcze Gianta, no nie, to będzie z pewnością gra przegrana i to, że mamy Magic Archera, który jest dość mocny, no ciężko stwierdzić, czy faktycznie jest dość mocny. Na pierwszym levelu wydaje mi się, że nie jest najmocniejszą kartą w grze, no i raczej nikogo nie zaskoczę. Puszczę tego minera, żeby chociaż tą jedną wieżyczkę zniszczyć, ale to raczej już jest gra przegrana. Tutaj nic innego się wydarzyć prawdopodobnie nie może. Całe szczęście, że udało nam się tutaj bombę z dala od wieży zlokować, więc to troszeczkę może nam pomóc, ale koniec końców to będzie przegrana.
Na razie jeszcze jest remis, ale tutaj niedługo, nie prędko ten remis zostanie. Mogę wam to obiecać, w sumie tutaj prędzej czy później po prostu to przegramy, drodzy państwo. Prędzej czy później po prostu to, drodzy państwo, przegramy. I teraz zrobię, wiecie co? Chyba zrobię, nie, dobra, no ale chyba tak zrobię. A dobra, to i tak już nie miało kompletnie znaczenia. I tak ten mecz bym przegrał. Więc okej, po prostu byłem pewien, że to przegram, zagrałem Magic Archerem. Czy mi się podobało, powiem wam, no jest dość ciekawie, ale nie jest on za mocny, to trzeba przyznać, nie jest on za mocny. Otwórzmy pierwszego Legendary Chesta u Szymona i zobaczmy, może w końcu Royal Ghost trafię w skrzynce, a nie w sklepie, czy gdziekolwiek indziej. A nie, trafiłem w sumie swojego, ale w takiej innej skrzynce, w Fortune Chestie. W Legendary, w Super Magical Chestie jeszcze nigdy nie trafiłem. Inferno Dragon na drugi level będzie również dość często grana karta. Myślę, że będzie szczęśliwy. Dobra, gramy z Jokerem. Nie wiem znowu, czemu sami jacyś tacy Azjaci grałem. Princeska, myślę, że bardzo dobra karta na tą arenę. Tutaj Electro Wizard do obrony również, znaczy na drafta to jest bardzo dobra. Tutaj Giant jak najbardziej też się przyda. Freeze czy X-Bow? Wezmę X-Bowa, nie grałem praktycznie nigdy X-Bowem. Freeze zresztą też, więc spróbujemy. No niestety, nie miałem Magic Archera, chyba że Joker nie chcę grać Magic Archerem, co chyba w dzisiejszych czasach oczywiście się nie zdarza. Mamy Poisona jeszcze, mamy tą muszkieterkę. Kurde, powiem wam, całkiem ciekawie tutaj się zanosi. Całkiem ciekawy meczek tutaj może być, no nie oszukujmy się. Ona tutaj, zobaczcie, bardzo ładnie sobie poradziła. Ten Fireball, okej, coś tam zrobi. No ale na Princeskę Fireballa to się też nie za bardzo opłaca. Co wy o tym myślicie? No tak mi się wydaje, że pod względem takiej opłacalności czystą, no to tak nie za bardzo to wszystko się opłaciło. Ale tutaj też już mi się chyba nic nie opłaca niestety robić. W tym wypadku Magic Archera udało nam się zniszczyć, ten Giant hitka jednego tam zrobił tutaj, żeby nie zaatakowali zbytnio wieży. Okej, zróbmy coś takiego. I tutaj co, X-Bowa? Możemy wystawić w sumie. Tutaj X-Bow, zobaczcie, jeżeli by się tak naprawdę wciął już na wieżę. Niestety nie wciął się na wieżę, ale i tak będzie całkiem fajną kartą i całkiem sporo powinien zaatakować. Tutaj musimy tą Walkirię jak najszybciej zniszczyć. No niestety to się nie uda, bo tamten oto kolega zniszczy nas troszeczkę mocniej, więc no tak czy siak, nie wyszło to najlepiej, no i w sumie, ale dobra, ej, mamy balona, to może wyjść naprawdę nieźle. Gdyby wysłać Gianta i balona, albo balona i Poisona, kto wie, może to wyjść. Okej, kolega tutaj wystawił Royal Gianta i tutaj X-Bow by mi się naprawdę bardzo przydał. Niestety tego X-Bow tutaj zbyt szybko nie uświadczymy. Poczekam z tym Electro Wizardem jeszcze chwileczkę, ale teraz już go puszczę, zdecydowanie. Oj, tutaj Princeska została zamrożona, ale tak nic nie zrobi, bo muszkieterka, zobaczcie, w tamtą stronę bardzo ładnie również obija wieżę. Tutaj również te Fire Spiritsy czy cokolwiek zmienią, no coś tam zmieniły, nie oszukujmy się. Tutaj X-Bowa takiego znowu wystawimy. Możemy, kto wie, może to wyjdzie, może nie wyjdzie. Byleby się zlokował na wieży, no niestety się nie zlokował na wieży. Chociaż nie, no nie, nie zlokował się na wieży. Tutaj wystawimy jeszcze Princeskę, żeby właśnie obroniła nas przed takimi warzywniakami. No i X-Bow w tym momencie powinien przynajmniej zaatakować wieżę. No nie, znowu, chociaż nie, atakuje wieżę, zobaczcie. Ale ten kolega również atakuje wieżę, więc bardzo ładnie to mu wyszło. Muszę przyznać, w tym wypadku wykazał się dość tutaj dobrym rozumieniem gry. No zobaczcie, naprawdę to fajnie wyszło w tym wypadku. Tutaj musimy jak najszybciej go powstrzymać, zresztą i tak nie powstrzymamy i ta wieża padnie, ale jakoś się nie martwię, ponieważ nawet jeżeli tutaj nie uda nam się niczego takiego konkretnego zrobić, no to tamtą wieżę i tak, znaczy tamtą wieżę i tak zniszczymy Poisonem. Tak jest przynajmniej główny plan, ale w sumie, żeby go tutaj wykorzystać, to musiałbym już go zacząć wprowadzać w życie, więc zróbmy to i to chyba powinno wystarczyć. Jeżeli nie wystarczy, to będę naprawdę, naprawdę bardzo zmartwiony. Oj, to nie wystarczyło. Nie wierzę. Nie! To nie wystarczyło. Nie! Przez to, że nigdy nie grałem Poisonem, nie wiedziałem do ko... Nie! Ale to... Znaczy, to nie było jakoś ultra słabe. No po prostu wykazałem się swoją niewiedzą, bo powinienem znać te levele, ale nigdy nie grałem Poisonem. Nie wiedziałem do końca, ile zadaje. Wydawało mi się, że tam 230 to spokojnie on zje. A okazuje się, że zjada mniej, więc teraz wykorzystam ten czas i zobaczę, ile dokładnie on robi. No, troszeczkę niefajnie, no bo ta gra była w moim zasięgu i to była bardzo, bardzo prosto w moim zasięgu, mi się wydaje. 75 na sekundę, a 8 sekund trwa, no to... Aha, bo 27 na wieżę tylko bije. No to faktycznie. Gdyby trwało 10 sekund, to udałoby mi się to zrobić. W 8 niestety nie, no co zrobisz? Otwórzmy kolejnego Legendary Chesta u Szymona i zobaczmy, czy dzisiaj będą trzy legendy. Jeśli tutaj będzie, a tu będzie również Inferno Dragon, no to zobaczmy, czy w Super Magical Chestie również ta legenda będzie. Dwa Inferno Dragony, no mogło być lepiej.
Dobra, będę się zamotałem, ale zróbmy coś takiego. Wziąłem Graveyarda, wziąłem Fireballa, wziąłem tutaj Łucznika i wezmę jeszcze Witchkę. To nie są najlepsze karty, wydaje mi się, że jemu... On ma przynajmniej równie mocne karty jak ja w tym wypadku i liczy na to, że da mi coś dobrego. Ja cieszę się oczywiście, że mogę znowu zagrać magiem. Okej, dał mi princeskę, dał mi bandytkę, dał mi tego. Oj, to może być... To może się źle dla niego skończyć, tak szczerze powiedziawszy. No bo zobaczcie na to, co tutaj się może stać. Okej, on ma Pekkę. Pekka też jest bardzo dobrą kartą i w tym wypadku go chyba obroni. No tak, farta miał, to trzeba przyznać. Miał farta z tą mini Pekką, która akurat na hitka zostało, żeby zniszczyła wieżę. I my tutaj, no zostaniemy dość poważnie obici. Tutaj nie ma co się nawet oszukiwać. Ten pójdzie w tamtą stronę. I teraz pytanie, co ja powinienem zrobić w tym wypadku? Czy bandytkę? Czy może Graveyarda tutaj na tą wieżę? Mogę coś takie... Aha, nie klikło mi się. Co jest grane? Ej, myszka mi się popsuła. Co jest grane? Myszka nie działa mi. To fajna gra komputerowa. Dobra, tak oficjalnie nic nie mogę zrobić. Jak widzicie, tutaj wszystko się dzieje. Myszka mi nie klika. O, teraz zaczęła klikać, jak walnąłem w nią o podłogę. Super jesteś, gro. Naprawdę, bardzo się doceniam. Prześwietna gra komputerowa. A ty się będziesz płakał, tak? Bo wiesz dobrze, że mi się coś popsuło. No i co ja mam zrobić w takim wypadku? Co ja mogę zrobić? No, dzisiaj pograliśmy faktycznie Magic Archerem. Ja też może nie byłem w najlepszej formie i tak emocjonalnie i growo, ale no tutaj na tą przegraną, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że nie zasłużyłem, bo tutaj był błąd gry. W poprzedniej grze był błąd. Błąd taki, że nie znałem do końca karty i byłem pewien, że rozwalę tamtą wieżę, nie do końca to wyszło, mogłem to znacznie wcześniej zrobić. No i na koniec wyszedł słaby wynik. Ja też czuję się troszeczkę, jakbym zaczął, że zaczynał być chory, więc szybko z tymi 15 tysiącami łapek, bo potem się rozłożę i nie będę w stanie dla was nagrać openingu. Już nawet mówić nie do końca potrafię. Otwórzmy super magical chesta u Szymona, tutaj 6600 golda, bardzo ładnie. Do tego arcierki razy 200, też przyzwoicie. A rołki razy 400 praktycznie, super. Bomb Tower, średniawka. Jest już epic, tornado, to dobrze świadczy o tym wszystkim. Dark Goblin i na koniec jest legenda, bardzo dobrze. Dark Prince, a tutaj będzie co? Czyżby Royal Ghost w końcu ze skrzynki normalnej? Nie, będzie lock. Odblokowany? Nie, również na drugi level. Myślę, że trzy naprawdę fajne legendy. Jestem szczęśliwy z tego openingu, myślę, że Szymon również będzie. Dajcie jeszcze raz łapkę w górę dla Szymona, serduszko w komentarzu. No i dzięki, Szymon, polecam się oczywiście na przyszłość. Dobra, kochani, tak więc ja będę już na dzisiaj kończył. Powiem wam, ciężki odcinek. Miałem nadzieję, że jak Magic Archer wejdzie, to będę wygrywał wszystko, co tylko będzie. I dzisiaj skończymy ten dzień na 4-0. W następnym odcinku pogram między odcinkami i będzie 8-0. W następnym odcinku będzie 12-0. No niestety nie do końca tak wyszło. 3-1 się zakończył mój challenge w tym dniu. Z tym, że dwie wygrane były takie, znaczy dwie przegrane były takie bardzo pechowe. No ale co ja się będę tłumaczył? Jak wszyscy wiedzą, jestem tylko zwykłym pajacem, który gra sobie w tą grę tylko kiedy nagrywa, czyli raz na dwa dni przez pół godziny, więc ciężko oczekiwać ode mnie szczytu formy, ale mam nadzieję, że chociaż ten openingowa forma odcinków, a po prostu to, że pajacuję, wam się podoba, zresztą zawsze wam się podoba, patrząc na to, jak fajnie przyjmujecie te odcinki, że te 15 tysięcy łapek, które was prosiłem, nie będzie dla was problemów, nigdy nie było, zawsze jak co was o coś proszę, to wy to robicie, więc ja też spełnię swoją obietnicę, czyli otworzymy te wszystkie oferty w następnym odcinku, tylko troszeczkę musicie się postarać. Oczywiście pamiętajcie o moim fanpage'u, gdzie raz w miesiącu takie oto karty Google Play są do wygrania, wbijcie, zostawcie lajka i czekajcie na post konkursowy. Pamiętajcie też o G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie twoje gierki, link oczywiście w opisie, tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama, zapraszam gorąco. Na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko, trzymajcie się, pa pa! Ba 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 ba